Urzędu Centrum Informatyki Olsztyn meluje centrum na uroczystym apelu z okazji nadania sztandaru wojskowego. Już marszałek Piłsudski, mówiąc o sztandarze, przywoływał słowa ojczyzna i honor wojskowy. Ojczyzna i honor to najważniejsze wartości w życiu każdego żołnierza. Sztandar jest tym, co żołnierzy jednoczy. Jest symbolem męstwa, odwagi, waleczności, gotowości bojowej, tych wszystkich wartości, które są dla nas najważniejsze, które kierują nas w stronę zwycięstwa. Jak dla każdego żołnierza, tak i dla każdej jednostki wojskowej, sztandar jest symbolem, który jednoczy nas wokół wspólnych wartości. Niech te wartości kierują waszą służbą, waszą pracą w codziennych chwilach. Dziś jest wyjątkowy dzień. Dzień, w którym otrzymujecie sztandar. Dzień wyjątkowy nie tylko dla was, ale dla waszej jednostki. To dowód tego, jakim szacunkiem jesteście obdarzeni. Dowód tego, jak doceniają was jego fundatorzy. To dzień również, w którym chciałbym wam podziękować za waszą służbę. Na podstawie artykułu 10 ustawy z dnia 19 lutego 1993 roku o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej, nadaję Regionalnemu Centrum Informatyki Olsztyn sztandar jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których ojczyzna wymaga od swoich żołnierzy, ufundowany przez Honorowy Komitet Fundatorów Sztandaru, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.